Radio niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Dobro ze studia w niepokolanowie witają państwa. Ojciec Remigiusz i Paulina Wysocka. Dziś już po raz dziesiąty spotykamy się na błękitnej fali, by porozmawiać o zagrożeniach duchowych i nie tylko. To taki mini jubileusz naszej audycji, dziś więc świątecznie. O tym, co święte. Święte może być człowiek, na przykład święty Maksymilian czy Franciszek. Święte może być obrazek, na przykład komunijny czy premicyjny. Święta jest msza, święta jest spowiedź. No i święta może być woda, właściwie święcona, i jeszcze pismo święte. Ojcze, co to znaczy, że coś lub ktoś jest święty? I w zasadzie co lub kto może być święte? Święty. To znaczy, na pewno jest to rzeczywistość, która ma coś wspólnego z tak naprawdę z Panem Bogiem, bo tylko Bóg jest święty. I, I to, co od tego Boga pochodzi, im bliżej jest tego Boga, im bardziej, jeżeli tak to można w ogóle nazwać, jest przesycony Jego osobą, właśnie tym bardziej jest święty. Czy święte? Teraz. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, człowiek, człowieka, którego nazywamy świętym, jest to człowiek, który zdobył cnoty w stopniu heroicznym. Czyli rzeczywiście całe swoje życie, jak mówi Słowo Boże, słuchał tego słowa i wypełniał je. Ale jako że my sami z natury nie jesteśmy w stanie tego zrobić, potrzebujemy do tego ogromnej łaski Bożej. I tutaj właśnie wchodzimy w tę rzeczywistość. Czyli człowiek święty to jest człowiek, który jest otwarty na tę łaskę Bożą, który jest przesycony łaską Bożą. I dzięki tej łasce właśnie staje się święty. Przedmioty, które nazywamy właśnie święty, czy poświęcone, to są właśnie przedmioty poświęcone Bogu, poświęcone Jego kultowi. Przypuszczam przedmioty liturgiczne, czy tak jak tutaj było powiedziane, jakiś obrazek. Więc jest to rzeczywistość, rzeczywistość, która zawsze odnosi się, zawsze się odnosi do Boga, do jego rzeczywistości. I na ile jest ona bliska osobie Boga, na tyle i, i przesycona jego łaską, na tyle dana rzecz czy dana osoba dokładnie jest właśnie święta. A w jaki sposób tę wiedzę o tym, co święte, możemy wykorzystać w walce duchowej? Każda rzeczywistość, która jest rzeczywiście święta. Jest nam przydatna. Pierwsza rzecz dla nas samych to jest podstawa, czyli człowiek żyjący w stanie właśnie łaski uświęcającej, czyli człowiek, który jest blisko Boga, człowiek, który korzysta z sakramentów. I to te dwa podstawowe, wiadomo, komunia i spowiedź. Komunia święta, która wzmacnia człowieka, która, w której człowiek spotyka się z osobowym Jezusem, więc otrzymuje siłę do, do tej konkretnej walki. A jeżeli upadnie, y, potrzebuje tego oczyszczenia, którym jest sakrament spowiedzi. Tutaj musimy wziąć pod uwagę dokładnie bardzo mocno to miejsce, że. Y, Kiedyś chyba to powiedziałem, że najgorszym naszą jakąś taką tragedią to jest grzech, sam fakt grzechu, bo to poprzez grzech szatan wchodzi w nasze życie, może w jakiś sposób nabrudzić, Więc aby nie dopuszczać do tego, żeby stan człowieka był przez dłuższy czas no właśnie taki nieczysty, duchowo nieczysty, trzeba, trzeba się pozbyć tych grzechów. Obmyć to, co właśnie, nie obmyć to, co nieświęte. Spowiedź na tym polega, tak? Oddaję swoje grzechy, Chrystus mi obmywa swoją krwią. Staję się na powrót czysty, duchowo czysty, gdzie zły już nie ma dostępu do, do mojej duszy. I to, to, co mówią egzorcyści, niektórzy, że rzeczywiście realnie spowiedź jest najlepszym egzorcyzmem. Właśnie dokładnie sakrament spowiedzi, bo w rzeczywistości zniewolania czy opętania demon ma władzę nad ciałem. Ale czym innym jest w jakimś sensie władza nad duszą. Tutaj nie ma dostępu do duszy. Ale kiedy ja grzeszę ciężko, kiedy właśnie zatracam stan łaski święcającej, no to wtedy diabeł ma o wiele większą władzę. Dokładnie nad tymi moimi, że tak powiem, władzami, władzami duszy, bo, bo, bo sam oddaliłem się od Boga. Więc większą tragedią dla człowieka jest upadek w grzech ciężki, niż nawet to, że jest zniewolony. Dlatego jako, jako chrześcijanie powinniśmy, powinniśmy zawsze dokładnie walczyć o to, aby, aby korzystać z tej łaski, łaski z sakramentów. To jest jedna rzecz. Druga, na co dzień też wspierają nas takie rzeczy, chociażby właśnie nas jako katolików, jako sakramentalia. Tutaj czasami niektórzy korzystają z takich sakramentalii, może dzisiaj mało spotykanych, chociaż coraz częściej jak woda, olej czy sól egzorcyzmowany, Kapłani czasami to święcą na takim mszach z modlitwą o uzdrowienie. Czy inne sakramentalia, które kapłani święcą chociażby tak, jak jest potrzeba gdzieś tam w I one też nas wspierają. To ma nam pomóc, to ma nam pomóc właśnie realnie w tej, w tej walce duchowej. czyli można powiedzieć, że to, co święte jest po drugiej stronie biegunu. Y gdzie jest zły duch? Zgadza się. Dlatego to też można czasami zauważyć, jak, jak, jak demon reaguje, chociażby na różanie. Jest bardzo mocno. Nawet na, na sam przedmiot tego różańca, tak? Czyli te, te koraliki, gdzie, gdzie rwie to, gdzie jeżeli ktoś jest opętany w tych pomieszczeniach, bardzo często są demolowane takie rzeczy, jak krzyż, święte obrazy właśnie czy różańce. No, że tak powiem. Demonowi nie ujdzie to uwadze, tak? zostanie to wszystko zniszczone, wyrzucone stamtąd, tak? czy sprofanowane nawet. Czyli nie jest to tak, jak może niektórym się wydaje, że te rzeczy są obojętne. Nie, te rzeczy nie są obojętne i nie jest to jakaś forma magii. Ma to znaczenie, ma to pokusowanie jakieś, Boże, I, i to złemu przeszkadza, to realnie złemu przeszkadza i, i daje bardzo mocno odczuć, jeżeli gdzieś tam jest osoba zniewolona, no to naprawdę będzie jakaś agresja pod kierunkiem dokładnie tych przedmiotów, czy bardzo często to też widać taką agresję względem osób konsekrowanych, względem kapłanów, czy osób bardzo, bardzo właśnie takich nastawionych bardzo mocno duchowo. I to jest takie ciekawe doświadczenie, kiedy słyszałem takie świadectwo jednego z satanistów, który opisuje taką sytuację, gdzie przychodzili do kościoła po to, aby, aby profanować, profanować Eucharystię, aby kraść konsekrowane komunikanty. I widok tych osób modlących się. Mówi, nie, nie wzbudza w nim jakiejś jakieś większej jakieś agresji czy awersji. On nazywał ich... No i to jest może brutalne. Czasami może rzeczywiście to pokazuje brutalność czy prawdziwość też naszego życia duchowego. Dla niego to było, jak on mówił, stojaki. Mówi, przeszkadzały mi tylko kilka osób w kościele, które rzeczywiście realnie się modliły, które przychodziły do tego kościoła, aby, aby być z Bogiem, aby się modlić, aby doświadczyć tego, tego działania Boga. A mówię, cała reszta, czyli cała większość, która tam była w tym kościele, to były, tak jak mówię, to były stojaki, to były po prostu osoby, które przychodzą, bo muszą, bo wypada, przychodzą do kościoła i się nudzą, zaliczają tą godzinę. Takie po prostu zwykłe, beznamiętne przyjście do kościoła. I jemu to nie przeszkadzało. Te osoby mu nie przeszkadzały. Przeszkadzały mu jedynie tylko te osoby, które, które rzeczywiście realnie, no realnie do tego Pana Boga yy, dążyły. Tak? I to jest, to jest istotne, dlatego że rzeczywiście osoby, osoby zniewolone czy osoby opętane, przejawiają właśnie coś takiego, jak awersja na sakrum, awersja na to właśnie, co jest święte. I to jest dosyć, dosyć istotne i ważne, bo poprzez chociażby właśnie tą, tą awersję na, na, na sakrum, możemy próbować już powoli też rozeznawać, czy ktoś jest osobą zniewoloną, czy nie. Jeżeli występują takie, takie zachowania właśnie w życiu danego człowieka, gdzie dana osoba nie jest w stanie kontaktować się z tym, co jest, co jest święte. Ma do tego awersję, czuje nienawiść, czuje złość, gniew. Możemy przypuszczać, że rzeczywiście realnie mamy do czynienia ze zniewolaniem czy opętaniem. To jest jedna z czterech takich cech, które nam mówią o, o, o takim stanie. I to można w domu jakoś użyć tego? Żeby sprawdzić, czy na przykład mama nie ma problemów ze złym duchem, znaczy mi nie chodzi o to, żeby to robić tak dla żartu, tylko że jeśli naprawdę mamy jakieś wątpliwości, jeśli obserwujemy nasze dziecko czy, czy kogoś z otoczenia, to jak ja myślę, tego tak, użyć. Trzeba pierwsza rzecz, trzeba patrzeć właśnie na to, co, co powoduje jakąś złość, czy agresję u takiej osoby. Jeżeli rozmowa na, na temat tematyki świętej, czy modlitwa wzbudza w drugiej osobie. Sporą złość, nienawiść, gniew, agresję, no to powinno być dla nas jakimś takim przynajmniej przypuszczeniem, aha, i coś jest nie tak. Tutaj może być jakiś problem. Rozmawiając z ludźmi, takie doświadczenie bardzo często, no szczególnie może starszych osób, które mówią, no nie wiem, idę do, do drugiego pokoju, modlę się, wpada córka, wściekła i tak dalej, tak? Bo, bo się modlę i tak. Nie ma powodów, żeby, żeby ona tak reagowała, tak? Co ją obchodzi, co robi matka w drugim pokoju? Ym, a tak się dzieje. Więc to może być symptomatyczne, kiedy rozmawiamy z naszymi krewnymi właśnie o różnych tam rzeczach i, i kiedy wchodzimy na temat, na temat kościoła. No i ja rozumiem, są różne problemy oczywiście, ale niezależnie od tego, z której strony to ruszyć, tematykę sakrum, tematyka kościoła, tematykę świętości, zawsze jest nienawiść, zawsze jest gniew, zawsze jest wzburzenie. Może być to jakimś symptomem dręczenia czy zniewolenia. Jakaś y, nieodparta niechęć y, do modlitwy. I to też trzeba zwracać uwagę na to, właśnie jak reagują dzieci. Nie? Może być tak, że mm, po prostu dziecku się nie chce. Oczywiście, może być tak, że dziecku się nie chce, ale jeżeli za każdym razem oglądamy czy widzimy takie sceny, że dziecko naprawdę dostaje y, jakiejś takiej furii. Choć pomodlimy się, tak? Mama prosi dziecko, żeby, żeby uklękło, żeby się pomodliło. Chociaż jakąś tam krótką modlitwę, zawsze jest na nie, zawsze jest wzburzone. Chcemy iść do kościoła, zaczyna płakać, zaczyna się źle czuć. Właśnie, może na to też zwróćmy uwagę, tak? Jakieś irracjonalne stany rzekomo chorobowe. Yy, chcemy pójść do kościoła, chcemy pójść na jakąś modlitwę. Yy, przychodzi gorączka, przychodzą jakieś, jakieś dziwne stany. Kiedy. Postanawiamy, dobrze, nie dajemy sobie z tym spokój, wszystko mija. Kiedy znowu pragnę, pragnę czegoś takiego doświadczyć, czegoś Bożego, znowu zaczynają przechodzić takie, takie stany. Diabeł wpływa, realnie wpływa na to, co się dzieje, co się też może dziać, że tak powiem, z moim organizmem, tak? Więc jeżeli gdzieś doszło właśnie do tego zniewolenia, to nie wygląda to tylko tak, jak doszło na horrorach, że, że dokładnie człowiek zachowuje się, się bardzo, bardzo dziwnie, ale dokładnie też się to przejawia chociażby przez takie symptomy, tak? właśnie niemożność pójścia do kościoła, y, ciągłe jakieś problemy z tym, aby się tam dostać, problemy z dojściem do konfesjonału, do, do spowiedzi, czy się spowiedzi jakiś blok, coś nie pozwala mówić. Nie chodzi tylko o takie naturalne strach czy, czy wstyd, ale realnie, rzeczywiście, tak pewne bloki, które, które, no, gdzie demon nie, nie daje możliwości wypowiedzenia swoich grzechów. No i tutaj wracamy znowu, właśnie chociażby do tych małych dzieci, tak, gdzie, gdzie dorośli czy rodzice próbują rzucić to takie różne dziwne zachowania dziecka na karp no nie wiem, jakiegoś takiego nieposłuszeństwa, czy, czy że to jest ten wiek, że ono się jakoś tam buntuje i tak dalej. Ciągle usprawiedliwiamy pewne rzeczy. A niekoniecznie tak być musi. Niekoniecznie tak być musi. Yy, może to być, może być to, to, to problem jakiegoś zniewolenia. No jasne, trzeba byłoby szukać, dlaczego do tego doszło. Tak? Gdy, co zrobili rodzice, albo yy, gdzie leży, leży problem, problem tego konkretnego dręczenia. Niemniej jednak takie rzeczy się dzieją. Kiedy odprawiam mszę świętą i, i, i widzę sytuację małych, no rzeczywiście dzieci, które są w łózeczku, czyli mają tam parę miesięcy, tak wchodzą do kościoła, dostaje szał, zaczyna krzyczeć niemiłosiernie. Wychodzi z kościoła, zaraz słyszę za drzwi, już już się totalny spokój, z powrotem chodzi. I taka scena powtarza się z tym samym dzieckiem kilka razy w czasie w czasie Eucharystii, tak? To nie jest tak, że dzieci nie mogą być zniewolone, czy, czy, czy opętane. Nawet te małe. O tym bardzo mocno w niektórych świadectwach pisze Gabriela Morten, egzorcysta rzymski. Um, tutaj, jeżdżąc po Polsce, głosząc wskazania na te tematy, no to miałem okazję też spotkać się z takim doświadczeniem, gdzie w czasie chrztu, czyli mamy do czynienia z małym dzieciaczkiem paromiesięcznym, objawia się opętanie. W czasie liturgii sztu. Demon trzymawia przez to dziecko bluźni, no więc wiadomo, że dziecko to nie umie mówić, więc jest to już. Y, no, tutaj nikt nie może powiedzieć, że ktoś sobie coś y, wymyśla. Dziecko zaczyna bluźnić paromiesięczne dziecko. Przerywają chrzest, zaprowadzają do zakrysty i okazuje się, że ojciec chrzestny tego dziecka jest satanistą. Więc, więc takie sytuacje się dzieją, tak, takie sytuacje się dzieją, więc też musimy nauczyć się zwracać uwagę na ym, nawet y, na dzieci. Czy te ich zachowania są, są naprawdę realne i, i, i wynikają no, rzeczywiście z ich jakiejś tam natury, ym, y, że są zresztą jakieś tam niegrzeczne, czegoś tam nie chcą. Y, czy jest to jakieś rzeczywiście stałe, takie stałe podejście do no właśnie. Taka pewna rzeczywiście realna wersja na sakrum, tak? Niechęć do tego, co jest Boże, niechęć do modlitwy, niechęć do innych rzeczy. Bo można w drugą stronę popatrzeć, tak? Znowu niesamowita chęć do wszystkiego, co jest magiczne, chociażby te bajki, o których mówili wcześniej. E, magia, czary i, i, i tak dalej. Wchodzenie w świat, który, który dla nich jest, jest, jest bardzo, bardzo taki, taki fajny. I one w to idą nie Zachodzi może jakiś problem, zachodzi problem, może jakieś dręczenie czy zniewolenia. Dziecko woli, woli tamten świat niż, niż, niż świat, świat realnie Boga. I naprawdę nie musi być to tylko i wyłącznie problem jakiś, jakiś, jakiś psychologiczny. Bo rzeczywiście, rzeczywiście tak się dzieje, tak? Tak się dzieje, że osoby, które są zniewolone, y, mają trudności, tak? Mają trudności w kontakcie z sakrum. I y, tak wracając chociażby właśnie do tych dzieci, jest taka książka, nie idź za mną, gdzie bohaterka tej książki sama opowiada o tym, jak po latach już dorosła osoba analizuje swoje życie i widzi, że, że kiedy byłam dzieckiem, mówi, miałam z tym problem. Realnie miałam z tym problem. Nie? To nie było takie, takie łatwe. Więc to jest doświadczenie osób, które, które w jakimś sensie yy, są otwarte na działanie, na działanie zła. Czy jest to coś, co można też zobaczyć u siebie. No jeżeli, jeżeli ja widzę moje jakieś tam irracjonalne zachowania, znaczy byłby problem i może to być problem, tak, że osoba zniewolona zazwyczaj y, nie widzi to w ten sposób. Bo zły znowu nie pozwala na to w ten sposób jakoś jakoś tego zobaczyć, zauważyć, że ja mam problem sam z sobą, że, że ta moja awersja na sakrum jest rzeczywiście y, prawdziwą awersją do tego, co święte. Zazwyczaj y, tłumaczymy to. Y, na przykład nienawiścią do księży, nienawiścią do kościoła, do instytucji i tak dalej, Ja dlatego tam nie idę, bo ja tego nienawidzę, bo ja nienawidzę księży, bo ja nienawidzę czegoś tam. I znajdziemy 150 powodów, dla których my do tego kościoła nie wejdziemy. Dla których, nie wiem, obraz Jezusa, krzyż i tak dalej będzie dla nas nie do zniesienia. Yy, ostatnią rzeczą, na którą wpadniemy jest rzeczywiście fakt, że, że może rzeczywiście mam problem z, z sakrum, nie? Są takie osoby, które... Chcą gdzieś tam być w tym kościele, próbują być do tego kościoła i zaczynają się czuć źle. Wchodzi do kościoła i kręci mu się w głowie, chce mu się wymiotować, boli go, jest mu duszno. No właśnie, czuje się, czuje się jakoś, jakoś niedobrze w tym, w tym miejscu, tak? Nie przyjdzie w niedzielę, kiedy jest, kiedy jest liturgia, kiedy może realnie spotkać się z tym osobowym Bogiem na, na przełudniu. Ale na przykład przyjdzie w poniedziałek. Przyjdzie w poniedziałek, kiedy Kościół jest pusty, kiedy nikt mu nic nie przeszkadza, kiedy, że tak powiem, tego sakrum, takie, w takiej ilości, co sobie, że tak to można nazwać, tego nie ma. Nie ma liturgii, nie ma w tym momencie liturgii, nie ma tej modlitwy, nie ma kościoła tej wspólnoty Kościoła, która zanosi tę modlitwę do Boga, która by temu człowiekowi jakoś tam przeszkadzała czy tak naprawdę może nie człowiekowi, tylko demonowi, tak? I, I usprawiedliwiamy się czasami właśnie w ten sposób, tak? Przypisujemy jakieś choroby, choroby psychiczne, jakieś fobie, lęki sobie samym. A nie zauważamy tego, że, że to jest problem. Bo tak, niektórzy mówią, no dobra, on się, on się boi boi ludzi, albo czuje, albo jest mu duszno, kiedy, kiedy jest w takim pomieszczeniu i tyle osób. No ale y, potem w tym samym momencie pójdzie do supermarketu, gdzie jest jeszcze więcej osób, jest jeszcze głośniej, jest, ymm, że tak powiem, to powietrze jest zupełnie y, tym bardziej jakoś nieświeże, jeżeli tak to można nazwać. I nie ma tam lęku, nie ma tam fobii, nie, nie objawiają się te lęki. Wejdzie do kościoła w liturgii i już zaczyna być problem. I w tym momencie zrzuca, zrzuca odpowiedzialność właśnie na to, tak, że jest mu duszno, że, e, że jest tyle osób, że on może się boi tych osób e, i tak dalej. Tak? Takie po prostu, że tak powiem, no rzeczywiście niby realne, pewne, pewne syndromy jakieś tam psychozy, tak? choroby, choroby jakieś tam podłożu e, psychicznym. E, a w markacie tego nie ma. Czyli to nie musi dotyczyć tylko osób, które nie chodzą do kościoła. Czym w ogóle nienawidzą Kościoła Księża, ale może też dotyczyć osób, które chciałyby iść do kościoła, no ale zawsze jakoś wychodzi tak, że no, nie mogą z jakichś przyczyn. Czytałam świadectwo takiego pana, który pisał, że on zawsze, kiedy przychodziła, chciał iść do kościoła, chciał się pomodlić, ale zawsze, kiedy nadchodził ten moment, no to albo zaczynała go boleć głowa, albo zaczął się robić strasznie senny, albo no różne takie historie. Wcale nie jakieś, nie wiem, rzucanie się, agresje, mhm. tylko takie, powiedziałabym, delikatne. I osoba, która chciała iść do kościoła. No więc bierzmy pod uwagę to, że mm, diabeł, tak jak powiedziałem, będzie robił wszystko, żeby z tą świętością jakąś się tam nie zetknąć, bo, bo rzeczywiście mu to realnie przeszkadza. I to takie nasze polskie powiedzenie, że boi się jak diabeł święconej wody, ma w sobie rzeczywiście realnie prawdę. Więc diabeł e, robi wszystko, żeby, żeby do tego nie dochodzić Człowiek zaś, który, który pragnie czegoś, pragnie się nawrócić, pragnie być blisko Boga e, Próbuje do tego Boga się przybliżyć No to jeżeli, jeżeli demon nie doprowadził człowieka do takiego stanu, kiedy człowiek zupełnie rezygnuje z tego życia duchowego Wtedy demon zaczyna przeszkadzać w tym życiu duchowym Zaczyna robić różne właśnie problemy No to, to też bardzo mocno widać, kiedy ktoś chce jechać właśnie na egzorcyzm Tysiąc powodów, do których, dla których ten człowiek nie, nie trafi, albo ma trudności z trafieniem do, do egzorcysty, tak? na, na to spotkanie. Tego zawsze są potrzebne osoby, które, które są gdzieś tam w rodzinie, które są blisko, przyjaciele, którzy doprowadzą takiego człowieka na egzorcyzmy, bo yy, diabeł zrobi wszystko, żeby, żeby tam nie trafić. Tak? Nawet w tym sensie, czy człowiek gubi się w miejscu, w miejscowości, w której żyje od kilkudziesięciu lat i po prostu nie wie, gdzie jest, nie wie, co się dzieje wokół niego. Totalna jakaś amnezja. Znajduje się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo, co robi przez ileś tam godzin, więc do takich stanów też, też, też demon doprowadza. Dlatego, mm. dlatego no, nie, nie, nie dziwi fakt, że teraz człowiek, który jest zniewolony, a próbuje do tego Pana Boga się przybli przybliżyć, ma też problemy, problemy z wejściem do kościoła, problemy z byciem na takiej liturgii. A jeśli nie powiemy tej osobie, że zamierzamy ją zabrać na egzorcyzm, albo na przykład nie powiemy jej, że gdzieś jest święcona woda, to y My jej nie powiemy. To jest fakt, ale diabeł o tym wie. I, i to nie jest tak, że jeżeli, jeżeli ja oszukam kogoś i nie będę mu o tym mówił, e, słuchaj, jedziemy teraz na egzaces, to, to i tak i tak, diabeł o tym wie. To są takie naprawdę historie ludzi, którzy e, opisują to, tak? Matka, która chce zaprowadzić syna i, i na przykład. Rzeczywiście ma tego syna, syna w domu, kiedy dochodzi do ataków demonicznych, nie umiejąc sobie z tym poradzić, na przykład, to rzeczywiście pozwala, aby, aby człowiek został zabrany do szpitala psychiatrycznego i przyjeżdża na przepustkę. Ona w tym czasie umawia, umawia egzorcystę, nie mówi o tym swojemu synowi i w dniu, kiedy ma dojść do, do egzorcyzmu, kiedy ma go zabrać. Znowu objawia się opętanie, syn wpada w szał. Nie są w stanie go zabrać na, na egzorcyzm. Z powrotem trafia do, do szpitala. I tak się dzieje za każdym razem. Tak może siedzieć u niej wiele dni. Wszystko jest w porządku. Zawsze w dniu, kiedy zresztą, będzie umówiony egzorcyzm, on wpadnie w szał. Nikt jemu tego nie mówi. Jemu, konkretnie jemu, tak? Ale Demon o tym wie. Więc, więc dochodzi, do, dochodzi do, do tej manifestacji, tak? Możemy mieć też inne takie problemy, Problem, jeżeli chodzi właśnie o jakąś sferę sakrum, może mniej, mniej widoczna rzecz i trudno powiedzieć, czy mniej uciążliwa, ale, ale na, pewno, na pewno też, też wskazująca na coś pewne myśli bluźniercze, myśli przeciwko Bogu, myśli przeciwko świętym, kiedy zaczynamy się modlić. Kiedy zaczynamy się modlić, kiedy próbujemy wejść w pewną sferę, właśnie sakrum, zaczynają przychodzić, zaczynają nas bombardować takie, takie myśli. I tutaj jest to, co mówiłem może wcześniej, na takich innych poprzednich spotkaniach, gdzie ym, trzeba by. Umieć rozróżniać tak, czy to zniewolenie, czy to dręczenie, o, tutaj byśmy to nazwali pewną formą dręczenia demonicznego, kiedy ja się zaczynam modlić, i przychodzą mi bluźniacze, myśli przeciwko Bogu, bo to, że jesteśmy rozproszeni i myślimy o tysiącach różnych rzeczy, przychodzisz na mrze, a myślisz o gotowaniu, praniu, sprzątaniu, yy, jest jakoś tam naturalne, trzeba z tym walczyć, oczywiście, ale. To, to, to nie są te, te, takie myśli. Mówimy tutaj o myślach, gdzie ja zaczynam się modlić i coś, co, yy, co jest naprawdę takie obraźliwe przeciwko Bogu świętym, przeciwko Jezusowi Maryi. I to może mieć właśnie dwa, dwie przyczyny. Yy, jedna z nich to jest to, że rzeczywiście gdzieś yy, we mnie jest ta jakaś forma dręczenia, zniewolenia. I teraz kiedy ja się przybliżam do tego Pana Boga, czy próbuję się przybliżyć do Boga, diabeł mi w tym przeszkadza, rzeczywiście pokazuje to, aha, gdzieś doszło do zniewolenia, gdzieś jest te, to miejsce, gdzie on się e, trzyma i teraz, e, e, że tak powiem, ja oświetlam, oświetlam moje, moje życie, moje wnętrze, moje sumienie i raptownie się rzeczywiście pokazuje ten diabełek. on tam gdzieś jest, tak, e, modlitwa jest tą łaską, jest tym, tym oświetlaniem tego czegoś, tego wnętrza. I to zło się w tym momencie rzeczywiście zaczyna pojawiać. Nie? Przestaje się modlić, nie ma problemu. Tego diabła nie widać. Tam jest ciemno, tego diabła nie widać. Ale kiedy ja zaczynam się modlić, rzeczywiście to coś, to jakieś tam zniewolenie, które, które gdzieś tam może być we mnie, zaczyna się objawiać, że to to rzeczywiście jest, lub jest to pewna forma no, dręczenia, które jest związane, związane właśnie z taką tą może bardzo już rozwiniętą drogą którą człowiek kroczy do, do Boga, tak? Pewien dopust Boży, gdzie gdzie, gdzie zło jakoś nas w ten sposób próbuje, próbuje atakować, próbuje nas zniechęcić do modlitwy, bardzo mocno, zniechęcić. znaczy w jednym i w drugim wypadku, tylko tam jest to wynik zniewolenia, tu jest to jest to rzeczywiście realnie wynik tego, tej głębokiej drogi pójścia do Boga, tak? gdzie, gdzie zło nas atakuje, abyśmy się nie modlili, abyśmy, abyśmy zrezygnowali z tego. Już lepiej dać sobie spokój niż, niż walczyć z tak, tak chorymi jakimiś myślami, które, które do nas przychodzą. Tak? I więc więc, więc może być to również, również taki syndrom, który możemy sami, to już rzeczywiście myślę, że możemy spokojnie sobie sami rozeznać, że nie jest to na tyle silne, głębokie, mocne, jakieś zło, jeżeli rzeczywiście gdzieś tam ono jest, rozeznać, że no chyba mamy jakiś problem, chyba mamy jakiś problem, bo, bo takie coś mi przechodzi, nie? nie powinno przechodzić. coś takiego nie powinno być, czymś naturalnym, czymś powinienem, co powinienem akceptować, czym powinienem się godzić. Czyli można powiedzieć, że kontakt z sakrum jest dla szatana pewną torturą? Czy zawsze zareaguje w ten sposób, jeśli podejdziemy do sakrum? Czy jeśli pokropimy osobę, która ma jakieś zniewolenie wodą święconą, to, to zawsze będzie reakcja? Nie musi być. Nie musi być i to już jest, chociażby czytając Pismo Święte, tak? Zobaczmy, to jest niesamowity taki fragment, na który też czasami zwracam uwagę. Jezus jest w synagodze, jest powiedziane, a był tam człowiek opętany. Co on tam robi? Co robi człowiek opętany? Czy dlaczego pozwolił demon wejść temu człowiekowi do, do, do tej świątyni, tak? do synagogi, czyli do, do domu modlitwy? Może być tak, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, chociażby świadczy tego satanisty, że z jednej strony tak naprawdę nikt mu nie przeszkadza, czy nic mu nie przeszkadza, aby tam wejść, a z drugiej strony wiemy o tym, że w tej hierarchii aniołów są demony słabsze, i mocniejsze. Jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście realnie z demonem, który mocno wszedł w, w, w tego człowieka, jest to głębokie zniewolenie, głębokie opętanie. Jest to demon o rzeczywiście jakiejś tam tej hierarchii wysoko, czyli te dosyć potężny. Może więcej wytrzymać. tak? Czyli tak długo będzie nie dawał osobie znaku, a rzeczywiście już nie wytrzyma tego. Czyli... Jedna osoba zareaguje historycznie, chociażby na wodę święconą, a druga osoba może czasami latami używać pewnych takich przedmiotów i, i tego nie będzie w niej widać. I tego nie będzie widać, tak? Więc to zależy dokładnie od zniewolenia, od temona, z którym mamy do czynienia. To coś nie musi się objawiać tak, jakby nam się wydawało. To nie jest aż takie proste. A to tak naprawdę wszystko jest dobrą nowiną, bo kiedy spojrzymy na to z tej strony, że Szatan tak boi się wody święconej chociażby. Mm -hmm. No to można popatrzeć na to, jaką ma moc woda święcona, jaka to jest łaska, jak Pan Bóg daje nam taki prezent, a my często tego nie doceniamy i tak chyba z wieloma rzeczami jest. Z modlitwą, z różańcem, z błogosławieństwem. Bardzo, znaczy dobra nowina w tym wszystkim jest dokładnie taka, że Chrystus pokonał Szatana. I ta Jego, ta jego lęk, ta Jego wersja, ten strach przed tym wszystkim, co jest, co jest święte, tylko to potwierdza. Jezus pokonał śmierć, piekło i szatana. I to jest dokładnie nasza dobra nowina. My jesteśmy zbawieni jako ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I teraz na tym to polega. Jeżeli ja idę blisko Boga, przybliżam się do Boga, diabeł ucieka. To jest y, nasza tarcza, to jest, to jest y, nasza broń, którą dał nam Chrystus. Tak? Jeżeli jestem przy Jezusie, nic mnie nie grozi. Jeżeli jestem z Bogiem, któż przeciwko mnie? A to ojcze, roztoczmy tą tarczę, pomódlmy się na koniec. Panie, proszę cię o błogosławieństwo dla naszych słuchaczy. Niech Twoja łaska, niech moc Twojej miłości uwalnia nas, uzdrawia. Uświęcaj nas, Panie. Obdarzaj swoimi łaskami. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas. Naucz nas, Panie, się modlić. Naucz nas, Panie, kochać Ciebie. Przyciągaj nas do siebie. Pomóż nam zakochać się w Twojej miłości. Abyśmy tylko w Tobie odnajdywali zbawienie, odnajdywali radość, pokój i prawdziwą wolność. Proszę Cię o to, Panie, aby przyszło Twoje królestwo który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.